Zimno, ale mimo to skorzystam z ostatnich bezdeszczowych dni, by popracować troszeczkę na podwórzu. Mam kilka niedokończonych spraw. Jak wiecie, 2 tygodnie temu robiłem tutaj około zbiornika na deszczówkę, tego nie skończyłem. Zlikwidowałem kończynę, chciałem wam dzisiaj o tym opowiedzieć. Myślałem, że moja likwidacja tej kończyny, czyli spryskanie tego wszystkiego, się nie powiodło, ale okazuje się, że wczoraj wyszedłem tutaj na trawnik, patrzę, że zniknęła koniczyna, czyli znikła koniczyna, więc nie mam kończyny nareszcie. No i ruszyliśmy troszeczkę z tarasem, z zadaszeniem tarasu, więc dzisiaj wam opowiem, na czym stoimy w tym temacie. Ale pokrótce zajmiemy się tym, dlatego że zbiornik jest pełny, muszę go opróżnić, żeby mi tutaj znowu nie podmywało tego piasku, więc zajmę się najpierw tym tematem. Ostatnim razem, gdy to robiłem, nawiercałem tutaj otwory w tej studzience i uszkodziłem niestety tą rurkę, więc ten kawałek rurki jest do wymiany, muszę ją wymienić. Ktoś pisał w komentarzu odnośnie tych zaworów, dlaczego nie wziąłem z krótszymi rączkami. No słuchajcie, no takie były, takie wziąłem, takie dostałem. Poza tym wydaje mi się, że te stalowe są dużo lepsze, bo gdybym wziął plastiki, plastiki mają takie krótkie rączki, takie jakby tylko motylki do zakręcania, no to te motylki, no to plastik, tak? Zawsze plastik łatwiej przepuszcza. Zresztą w tym miejscu, gdy puszczę wodę, zresztą później wam pokażę, że tutaj delikatnie coś tam jakoś tam się sączy ta woda, więc te plastiki nie są idealne. To znaczy nawet w tym miejscu, bo to nie chodzi o tyle, że na gwincie, tylko w tym miejscu. Tutaj nie ma żadnego gwintu, a delikatnie gdzieś tam ta woda się sączy, więc no to jest taki minus korzystania z plastikowych elementów. Tutaj są naprężenia, tak, te rurki są sztywne, gdy jest zimno, one są bardzo sztywne, więc no, w związku z tym to troszeczkę przepuszcza. Ale nie przedłużam, nie chcę, żeby ten film był tylko i wyłącznie o wykończeniu tego zbiornika na deszczówkę. Ja to szybko zrobię, skończę i przejdziemy do kolejnych tematów. Tu jest fragment tej uszkodzonej rurki. Dobrze, że sprawdziłem przed zasypaniem tego wszystkiego piaskiem. Dlatego też idę od razu, jeszcze sprawdzę, czy wszystko na pewno jest ok. Dopiero wtedy będę zasypywać, bo później ciężko by było jakikolwiek przeciek zlokalizować. Pompa odkręcona. Będziemy testować. Wszystko pozakręcałem. I teraz puszczam wodę. Póki co wygląda na szczelne. Tak, w tym miejscu puścimy. Szczelne. Szczelne. Wydaje się szczelne. No i ostatni. Wydaje się szczelne, chociaż tutaj jest troszeczkę uszkodzona ta rurka. Chyba ją też wymienię zawczasu, żeby później nie musieć tutaj nic walczyć. Dobra, wymieniam ją. Ale w międzyczasie niech już ta woda się spompowuje z tego zbiornika na deszczówkę, bo jest jej za dużo, a wiecie, jakie ja mam z tym problemy. Więc zakręcę te dwa krany, ostatni odkręcę i idziemy. Zimno, przewód sztywny, nie można go wyprostować, więc najpierw puszczę wodę, a może sam się wyprostuje. Korzystam, póki mogę wylewać, bo tutaj w sumie co się stanie, jak to na pole poleci, to tylko 4 metry wody tak naprawdę. Nie powinno nic się zadziać przecież, bagno się tam nie stworzy. No dobra, woda niech się wylewa, a ja wymienię tamtą rurkę. Rureczka podmieniona, test zrobiony, wszystko szczelne. Chciałem wam pokazać ten wyciek tutaj w tym miejscu, delikatnie zacieka. Nie ma tutaj żadnego gwintu, to jest ten kolektor, jest jakby jedną częścią, więc tego się nie wkręca. No i po prostu tutaj zacieka, nie da się nic z tym zrobić niestety. Przez to te ciśnienie z tego całego systemu będzie uciekać. Słuchajcie, to jest jednak na gwint. Odkręciłem to, żeby sprawdzić. Tu pęknięcia żadnego nie widzę, więc to wycieka po prostu przez ten gwint. Spróbuję to po prostu uszczelnić teflonem, albo jakąś taśmą, albo pakułami. Może pakułami będzie najlepsze rozwiązanie. Chociaż do plastiku, no nie wiem, czy pakuły. Więc najpierw spróbuję to uszczelnić, dopiero później to zakopię, no bo szkoda, żeby tędy przeciekało. Problem rozwiązany, teflon załatwił sprawę, więc mogę już to przykrywać, nakładać studnie, poziomować i problem z głowy. Dobrze, że zdecydowałem się sprawdzić, czy to na pewno jest gwint, no bo bym do tego później tematu pewnie nie wrócił.
Dlatego lepiej jest dwa razy sprawdzić, raz zakopać, aniżeli później męczyć się z tym tematem cały czas. Dobra, zakopujemy. Sprawdziłem jeszcze raz, wszystko jest szczelne, dlatego że widzę po pompie, że nie taktuje, tak? Czyli jak zakręciłem wszystkie zawory tutaj, ten zawór główny jest otwarty, te są pozakręcane i pompa nie taktuje, czyli nabiła ciśnienie do 4 barów i po prostu się nie rusza. Zobaczcie, teraz otworzę zawór i pompa ruszy. O, teraz było widać, więc wszystko jest na bank szczelne, można zakrywać. Temat uważam za zamknięty, wszystko skończone. Wyrównałem oczywiście ten granit. Została lekka górka, ale on się jeszcze zaklinuje. Tutaj może ten piasek jeszcze troszeczkę opadnie, bo oczywiście ja to tylko nogami zagęszczałem i wiadomo, że to może troszeczkę jeszcze się zapaść. Jeżeli chodzi o wodę, no to spuszczam jeszcze wodę ze zbiornika na deszczówkę. Tutaj widzicie, jeden zawór jest otwarty. Cały ten kamek spryskałem wodą, znaczy zlałem wodą, żeby ten pył i ten piasek z niego, żeby zszedł, żeby była po prostu już ścieżka. On oczywiście jak wyschnie, to już będzie brak śladu jakiejkolwiek pracy w tym miejscu. Ja dalej spuszczam wodę ze zbiornika, dlatego że troszeczkę jej tam zostało. No i zajmę się odpowietrzeniem. Jak widzieliście w poprzednim nagraniu, ja aby odpowietrzyć całe te układy, musiałem sprężarkę wyprowadzać w to miejsce, dlatego że przewód był za krótki. Postanowiłem więc dokupić troszeczkę przewodu i kupiłem 20 metrów takiego przewodu za chyba 60 zł. Plan był taki, że będę go wieszał w to miejsce. Tutaj sobie na przykład jakiś hak powieszę i go sobie tutaj zawinę, 20 metrów przewodu, bo to sporo jest. Ale okazuje się, że mieści się on idealnie na tą szpulkę, więc na tej szpulce teraz w tym momencie mam 35 metrów przewodu wysokiego ciśnienia, więc dojdę praktycznie w każde miejsce na mojej działce z tym przewodem. A potrzebne mi to było, dlatego że już niejednokrotnie, czy to gdzieś tam coś malowałem, przedmuchiwałem, za każdym razem 15 metrów węża było za krótkie, teraz mam 35, będzie idealnie. Więc poczekam, aż woda ze zbiornika zleci, a w międzyczasie opowiem wam o trawniku. Na temat pozbywania się koniczyny na moim trawniku miał powstać osobny film, ale z racji tego, że po spryskaniu tym preparatem, bo to był Chwastox, miałem odczekać tydzień czasu, aż ta kończyna zejdzie. Po tygodniu nie było śladu w ogóle, żeby coś się z nią zaczęło dziać. Po 2 tygodniach troszeczkę ta kończyna zżółkła i stwierdziłem, że nie będę kontynuował prac, bo miało być tutaj wertykulacja, miałem dosiewkę zrobić na jesień, tak by ta trawa jeszcze mogła się troszeczkę odrodzić, by na wiosnę mogła ruszyć z kopyta. Ale okazało się, że właśnie po tym czasie, gdy ta kończyna troszeczkę zżółkła, nic się z nią kompletnie dalej nie działo i tak do wczoraj, gdy zauważyłem, że tej kończyny po prostu nie ma. Ale z racji tego, że jest już, teraz jest grudzień, 1 grudnia, to nie ma opcji, żebym po prostu zrobił tutaj wertykulację, by skończyć ten film, więc zrobię to wszystko na wiosnę, czyli zwertykuluję ten trawnik. Prysnę jeszcze raz tym Chwastoksem, by pozbyć się resztek kończyny, bo gdzieś tam widziałem na rogach jeszcze troszeczkę jej jest. I mimo, że używałem większej dawki preparatu, to gdzieś tam te skrawki kończyny jeszcze pozostawały po prostu. Dlaczego się pozbyć kończyny? To mówiłem w poprzednich nagraniach, że nam to po prostu nie pasuje. Zostają takie badyle, które w maju, czerwcu sprowadzają owady do siebie i nie da się korzystać po prostu z trawnika. Zanim ta cała woda zleci z tego zbiornika, to rozsypałem sobie piasek. Jest to zwykły piach, tak jak używałem do zasypania tego zbiornika na deszczówkę. Rozsypałem sobie piach, żeby zafugować tą kostkę, dlatego że miałem to zrobić na początku tego roku, po zeszłorocznym jej czyszczeniu, czyli cała fuga wyszła, a nie chcę, żeby na zimę po prostu tam woda wchodziła i rozsadzała to troszeczkę, bo będzie rozpychać mi kostkę, a nie chcę tego zrobić. Oczywiście od wiosny nie było czasu tego zrobić, więc zrobię to teraz. Jak widać, piasku nie żałowałem, ale dlatego, że od jutra ma padać deszcz i chciałbym, żeby ten piasek między te płytki powchodził, w te fugi. I jak tylko wyjdzie kolejne słońce, troszeczkę ten piasek się przesuszy, to jeszcze raz to zamiotę, a na koniec dam piasek kwarcowy, żeby to fajnie wykończyć. Największą bolączkę, jeżeli chodzi o to miejsce, mam z tymi rynnami, bo wiadomo, że od tych rynien najwięcej wody leci. I tam były wypłukane wszystkie fugi. W związku z tym mam plan na przyszły rok, żeby to zrobić w taki sposób, żeby puścić pod ziemią odwodnienie i w tym dokładnie gdzieś miejscu jakąś taką studzienkę
wykopać i tą całą wodę z tego dachu do tej studzienki, do tej sączki takiej po prostu zrobić, czy studzienkę jakąś rozsączającą zamontować i tą całą wodę tam wypuścić. Dlaczego teraz tego nie robię? Dlatego, że roboty przy tym będzie na pewno sporo, bo trzeba jeszcze z drugiej strony zrobić odwodnienie i prawdopodobnie pod kostką chcę poprowadzić, będę prowadził jakąś rurę do tego jednego miejsca, by to zrobić, więc kopania będzie sporo, a pogoda w tym okresie jest niepewna, więc nie chcę tego rozgrzebać, tak jak miało to miejsce ze zbiornikiem na deszczówkę, żeby to zostało na kilka tygodni w tym miejscu. Tutaj gdzieś na strychu miałem taką blachę, żeby to podłożyć. Chciałbym tam wejść, ale to mi przeszkadza. Za każdym razem jak tutaj wchodzę, to mi to przeszkadza. Wiecie co, pozbądźmy się tego po prostu i będzie po problemie. Teraz można swobodnie wchodzić tutaj na stryszek. No i tak, blacha, gdzie ona jest? Tu jest kawałek. Jedna jest. Zobaczmy, czy jej wystarczy. A z tej strony nie, może z tamtej. Z tej powinna wystarczyć. Idealnie. Powinno spływać. Dobra, poszukamy czegoś na drugą stronę. Jest i drugi kawałek blachy. Obcięłem akurat na tą długość, żeby było ok. Podegnę ją trochę. No i dobra, niech tak zostanie do wiosny. Kostka już jest bezpieczna. Zanim ta cała woda zleci, to opowiem wam o zadaszeniu, bo słuchajcie, byliśmy wyceniać zadaszenie. Nie powiem jeszcze jaka firma, nie powiem jaka jest cena, bo to wszystko jest jeszcze w trakcie ustalania wymiaru tak naprawdę naszego tarasu, bo ogólnie będzie to taras z aluminium, prawdopodobnie będziemy mieli pergolę z lamelami, czyli ten otwierany taki dach, prawdopodobnie na to się zdecydujemy. Ale problem w tym wszystkim polega na wymiarze tego zadaszenia. Jak widzicie, tutaj jest ten balkon i ja już kiedyś wam powiedziałem, że z tym balkonem to będzie jeden wielki problem w trakcie montażu zadaszenia. I okazuje się, że te pergole standardowo mają wysokość 270 cm, ale te lamele otwierają się powiedzmy jeszcze 10 cm do góry ta lamela wychodzi, więc potrzebujemy 280 cm wysokości. Jest opcja, żeby te zadaszenie całe tutaj dolepić do tego balkonu, ale to nie będzie fajnie wyglądać. I postanowiliśmy za nią, że po prostu zadaszenie nad tarasem nie będzie nad całym tarasem. Prawdopodobnie, nawet nie prawdopodobnie, tylko tak to się skończy, że to zadaszenie będzie szło, może wam pokażę, tutaj jak widzicie te schody się zaczynają w tym miejscu do końca. Może ja to wam narysuję, zrobię tutaj wizualizację, jak to będzie wyglądać mniej więcej. No i na tym się prawdopodobnie to wszystko skończy, że nie będziemy mieli po prostu zadaszenia nad wyjściem z domu. Czy to źle? No długo nad tym myśleliśmy i wydaje nam się, że nie ma z tym żadnego problemu. Dlatego, że ile razy korzysta się z tarasu, gdy pada deszcz? Bardzo mało. Wiadomo, że jak jest zadaszenie, to więcej, ale no rzadko się zdarza, że coś tam jakoś tam grillujemy czy imprezujemy, gdy pada deszcz. I nawet takie przejście tutaj w tym miejscu w momencie jakiegoś deszczu nie będzie stanowiło wielkiego problemu. Tym bardziej, że mamy tutaj jednak ten balkon, on troszeczkę zasłania. Mamy tutaj dach, czyli mamy tą podsufitkę, która też troszeczkę zasłania i tam raczej nie pada deszcz, więc będzie taki metr przesmyku, gdyby w trakcie deszczu na przykład trzeba było się schować pod zadaszenie. To nie jest oczywiście wielki problem, dla nas nie jest. Dajcie znać, co o tym myślicie. Nie mamy za bardzo tutaj w tym momencie innego wyjścia, bo zrobienie nawet zadaszenia pod balkonem wiązałoby się z tym, że te zadaszenie byłoby bardzo niskie. Niezależnie od tego, jakie zadaszenie byśmy zrobili. Czy byłoby to zadaszenie drewniane, zadaszenie z aluminium, czy z czegoś jeszcze innego, po prostu byłoby za nisko. Po resztę szczegółów zapraszam na wiosnę, bo najprawdopodobniej wiosna, może maj, może czerwiec to zadaszenie tutaj będzie. Dlatego, że czas oczekiwania jest około 14 tygodni, ale my jeszcze go nie zamówiliśmy, więc to jeszcze troszeczkę potrwa. Musimy pomyśleć, poszukać jeszcze innych alternatyw. Nie będziemy się na pierwszego lepszego producenta tutaj decydować, żeby wiadomo, żeby nie przepłacić.
Przewód podłączony, bo woda już skończyła lecieć. Widzicie, wystarczyło go, jeszcze zostało na rolce nawiniętej, także super. Nie wiem, czemu mi tu syczy. Coś gdzieś zawór nie trzyma. Jak to wyciągam, to przestaje syczeć. No ale wystarczy mi, żeby odpowietrzeć. Więc teraz po kolei odpowietrzam. Wszystkie krany już są otwarte. Może niech chwilę poleci. Teraz ten za mną. Co jest? Aha, zawór jest zamknięty. Co ja robię? Teraz jest chyba otwarty. Aż tutaj zrobiło otwór od wody. Więc trzeba uważać. No ale wypompowało całą wodę z rurki. Więc mogę odkręcać następne. To jest tam. O, aż widziałem, że leci. Wy pewnie nie widzieliście, bo za daleko. I chwilę poleci i zatykam. No i tym sposobem zobaczcie, ile czasu się oszczędza. Napompowało. I teraz co? Ta rurka, tak? To tamten kran. A zobaczcie, jak woda leci. No i teraz mam pewność, że długotrwałe mrozy nie rozwalą mi tych rurek, tak? I mam zawory, dzięki którym mogę sobie wszystkie teraz krany pozakręcać i mieć święty spokój. A wcześniej musiałem za każdym razem wyciągać tutaj pompę, odkręcać te rurki od pompy, żeby ta woda zleciała, tą rurkę wpuścić tutaj, żeby woda się cofnęła. Także było to dość uciążliwe. Teraz będzie bardzo fajnie. Został mi jeszcze ten kawałek od zraszaczy i od linek nawodniających, więc też to odpowietrzy. Tyle, że żeby to odpowietrzyć, to muszę ten zawór odkręcić tutaj. O, ten tutaj, w tym miejscu. O, i tutaj to odkręcić. Ciśnienia nie ma. Nie ma, bo nie powinno być. Ale teraz tutaj woda powinna zlecieć. Ja odkręcę, wypatrzcie. Dobra, wiele wody tutaj nie było, więc nie ma problemu. No i w tych zaworach oczywiście to już na tyle. Jedynie gdzie jeszcze jest woda, to po prostu w tym wężu, który też mogę tam odkręcić sobie na dole. Jedynie w tym miejscu jeszcze jest woda. Mogę odkręcić. Zawór odkręcony. Woda zlatuje. Już tak głęboko, to już nic nie zamarznie pewnie. Ja jeszcze mogę tylko odkręcić tutaj, a niech zleci. O. I już tam na bank nic nie ma. Dobra, wyłączam sprężarkę. Dobra, odczepiłem przewód, idziemy wyłączyć sprężarkę. I jedyną wadą tego przewodu jest to właśnie, że jest taki długi, to jest zaleta, ale trzeba go też dość dokładnie zwinąć. Zresztą zaraz pokażę. Zobaczcie, trzeba go zwinąć kawałek przy kawałeczku, czyli rurka przy rurce i tak do samego końca, bo nawet tylko jeżeli raz przeskoczy wam, no to się nie zwinie do końca, bo bęben będzie za dużo węża na bębnie i tutaj się będzie blokował. Taka wada mała. Wszystko pochowane, pozakrywane, zabezpieczone, powywożone, także możemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał, przydał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!